Budować, to sobie kupował te działki. I zaczęliśmy budować. Jak tu nie było wody, nic, uzbrojony ten teren nie był w ogóle, nic. Ulicy nie było, tylko taka droga dojazdowa. No, tu każdy sobie pompę postawił, żeby do budowy mieć wodę. No po jakimś czasie zrobili wodę. No ale to nie było wygody, wie pan, bo tu ta droga to fatalnie wyglądała. Tak, najgorzej jak ulewy przyszły. Wtedy deszcz z góry na dół wszystek spływał. Jak to długo budują? Ty to? To buduję teraz szósty miesiąc. A kiedy ma być gotowe? No w tym tygodniu. Bo tam już kończą na końcu. Jedno poziomowa po środku, ale że tu za duża różnica jest. Wie pan, w poziomie i dlatego jakaś komisja tu ustaliła, że dwupoziomowy zrobić. No i teraz robię właśnie te dwupoziomowy. Ja uważam, że teraz będzie lepiej chyba, bo tym bardziej, że z jednej strony jest asfalt, wygodnie się jedzie, z drugiej. No trochę jedynie wygody nie będzie, że nie będzie można, wie pan, samochodem postać sobie. To jedynie ta... A jak w ogóle pozostali sąsiedzi się na to zapatrują? No ja uważam, że chyba wszyscy wyrażyli zgodę, bo było zebranie. Było zebranie kiedyś, wie pan, i każdy musiał się podpisać, nie? Czy się wyraża zgodę w razie uszkodzeń, żeby choć płotów na przykład, to żebyśmy nie znosili pretensji. Także takie uzgodnienie było na zebraniu. No i na tej podstawie rozpoczęli budowę. No ale to dosyć drogo prawdopodobnie, że 5 miliardów 400 milionów to ma kosztować. Na tę ulicę zapraszamy Państwa 11 listopada. Odbędzie się tutaj konkurs dla dzieci szkół podstawowych w malowaniu rysunków na tym właśnie murze. Jesteśmy w szkole numer 3. Niedaleko stąd miał się odbyć konkurs malunków na murze. Dopisały dzieci, zgłosiło się ich ponad 250. No niestety pogoda nie dopisała, jest stanowczo za zimno. Nauczyciele, którzy się zebrali tutaj razem z dziećmi i my, ja jako przewodnicząca jury, zadecydowaliśmy, że z uwagi na warunki atmosferyczne konkurs odkładamy. Dzieci zostały poczęstowane herbatą, ciastkami i czekoladą. Zapraszamy wszystkich wiosną. Myślę, że pogoda będzie bardziej odpowiednia. Organizacyjnie wszystko jest przygotowane. Chcieliśmy w ten sposób uczcić dzisiejsze święto niepodległości. Dosyć licznie, ale mam nadzieję, że wiosną nam się to uda. Pogoda przede wszystkim będzie lepsza. Przykład taki obrazek dosyć wymalować, no to kwestia nawet kilku godzin. Zależy, jakie obrazki tam będą. A jak pan uważa, czy taki obrazek tutaj przed pana domem byłby fajny? No jeżeli, zależy jak, jeżeli to będzie jakiś krajobraz na przykład, to będzie. Będzie, bo to będzie przedstawiało jakieś tam no, przyszłości, coś tam, nie wiem po prostu jak oni to ułożą, ale jeżeli by jakiś krajobraz był na przykład, to mnie podobałby się. Proszę pana, a teraz jak już jest ta ulica oddana do ruchu, jak w ogóle mieszkańcy się zapatrują? Są zadowoleni, czy... No ja uważam, że większość, chyba że dobrze, większość co do wykonania po prostu, tylko że tu różne takie były, wie pan, problemy jeszcze, ale na przykład choć u mnie tu mogło być szerzej, że to nie jest równomiernie rozłożone, ale tak ogólnie mówię, to ja uważam, że powinna być większość zadowolona. A, to znaczy wszyscy są zadowoleni, wszyscy się cieszą. A to już się wszyscy, to już nie chcę mówić, tylko ja uważam, że większość. Bo tu większość powinna decydować. Proszę pana, dziś jest 11 dzień listopada. Jakie to jest święto? No, święto niepodległości. No to chyba każdy Polak wie. No, jednak nie wszyscy wiedzieli. Proszę? Nie wszyscy wiedzieli. No, chyba tak. A te barzy z nas starszego wieku, panie. No, ci pamiętają. Wojną miałem 14 lat.
To już trochę pamiętam te ze szkoły i w ogóle. Tylko takie warunki, wie pan, jak przed wojną były, to specjalnie bym też nie pochwalał aż. To znaczy, jak teraz jest gorzej czy lepiej? No, że wie pan, była za duża różnica między bogatymi a biednymi. To była bardzo duża różnica. A jak jest teraz? No teraz, ja nie wiem jak teraz, ale tak ogólnie była większa równość. Bo przed wojną ja pamiętam, na przykład taki leśniczy miał 3 synów, panie, on miał 12 krów, parę koni służącego, jego chłopak ze mną chodził na religię, panie, myśmy przyszli do sklepu, to on sobie wyłożył złotówki, kupił to, co mi się podoba, ja z boku patrzałem na to. Właśnie taka różnica była. Ja pracowałem w zakładach naprawczych taboru kolejowego. 35 lat mam pracy, jestem na emeryturze. W zakładach naprawczych taboru kolejowego, jako elektromonter. Ile pan wówczas zarabiał? Ja wówczas? Wie pan, to nie mogę tak... Ja poszedłem na emeryturę, to miałem 12,5 tysiąca. Tak, a ale teraz... to było w 81 roku. A teraz mam 3 miliony 200. 3 miliony 200 emerytury, tak? Tak. No to pan ma bardzo dobrze. No i mam dobrze, nie mogę narzekać. Tak samo w pracy nie mogłem narzekać. W pracy dosyć dobrze zarabiałem. No widzi pan, że dorobiłem się chałupy, mam samochód, mam nawet. No dość licznie. Ja nie mogłem narzekać po prostu. To oby takich ludzi zadowolonych w Polsce? No nie wiem. W Kościerzy nie było jak najwięcej. I pani mówił, że tylko partyjni mieli, a ja na przykład byłem bezpartyjny. I też pan miał dobrze, tak? Nie miałem dobrze. Bo miałem pracę, z tego byłem bardzo zadowolony, bo lubiłem pracować, bo pochodziłem z gospodarstwa, panie, byłem od małego chłopaka przyzwyczajony do pracy. Dlatego dobrze miałem.